Jak zarobić naprawdę potężne pieniądze na giełdzie? Po pierwsze, zrozum grę. Giełda, czyli pan rynek, jak lubił nazywać ją Benjamin Graham, to taka niesamowita maszyna, która wycenia wszystkie powszechnie znane informacje oraz jest wiodącym wskaźnikiem ekonomicznym. Bo pieniądze rządzą światem i każdy chce zarobić. Dlatego rynek reaguje wcześniej niż gazety, telewizja. Czy internet i wszystko o czym słyszysz na swoim bzdurnym forum o inwestowaniu jest już z góry wycenione i nie daje ci żadnej przewagi inwestycyjnej? A dzisiejsza wycena rynku to są przyszłe zyski firm w perspektywie od 3 do 30 miesięcy. Zapamiętaj, że na krótkoterminową wycenę rynku wpływ ma sentyment inwestorów oraz emocje. I to jest czyste kasyno. Ale już w długim terminie, czyli minimum 30 miesięcy, rynek odwołuje się do wyników firm i jest efektywny. Dlatego inwestowanie działa, bo świat się rozwija, dobre firmy zwiększają swoją wartość w czasie, a ich akcje po prostu rosną. Dlatego Twoją główną bronią do wygrania z Panem rynkiem jest cierpliwość oraz prawidłowe interpretowanie wszystkich powszechnie znanych informacji. Giełda to gra oczekiwań do rzeczywistości. Czyli im gorsze są oczekiwania, im gorszy jest sentyment, tym większa szansa na pozytywną niespodziankę. A to niespodzianki najbardziej wpływają na cenę akcji, bo drzewa nie rosną do nieba, a akcje rzadko spadają do zera. Dlatego krótkoterminowe nieefektywności i skrajnie zły sentyment możesz wykorzystać do kupienia dobrych firm w promocyjnych cenach. Albo w drugą stronę, euforię i skrajnie pozytywny sentyment możesz wykorzystać do tego, żeby sprzedać swoje akcje po absurdalnie wysokich wycenach ludziom, którzy mają świetny humor i ogromne marzenia. Po więcej informacji zapraszam na stronę finansowaedukacja.com. Wszystkie linki pod filmem. Elo.